7:31 strony gazety. Dziś zaglądamy na Bałkany, dziś zaglądamy na Tajwan oraz do Londynu na Wyspy Anglia, Wielka Brytania, ale zaczynamy od Liliany Wiadrowskiej, Polki na Bałkanach, co na pierwszych stronach gazet. No dzień dobry Adrian. Godzina taka niemiłosierna, ale już wydaje się, że napisali troszeczkę rzeczy, niekoniecznie może tak świeżych z poniedziałku, ale bardziej odświeżony sprzed weekendu, bo uwaga, odgrzewane w kółko te same tematy, czyli z jednej strony rozdwojenie troszeczkę jaźni, bo nadzieja, skończymy z pandemią do lutego. Uwaga, to już jest dużo, a wszystko oczywiście chodzi o nadzieję w leku z Wielkiej Brytanii, także ciekawe, co powiedzą nasi kolejni korespondenci na ten temat. Czy w związku z tym będziemy mogli ocalić się od pandemii? To chodzi o Słowenię i są to nowice. I uwaga, tutaj jest jeszcze zaraz mnóstwo straszliwych podatków. Podatki też są straszliwe, tak, ale podatki po słoweńsku to dane. Dane i te dane mówią, że w Słowenii znajduje się teraz na oddziale intensywnej terapii 180 osób. I wielki, ogromny tytuł, który mówi, że Złom, czyli zrozumiecie, jak ja to powiem po słoweńsku, złom systemu zdrowia. Czyli załamanie systemu zdrowia niestety będzie, jeżeli jeszcze tam dołączy przynajmniej, nie wiem, 10 czy 20 osób. Nikt tego dokładnie nie wie, ale już teraz mówi się o tym. Kolejny tutaj Dnevnik podaje, że w związku z tym załamaniem systemu zdrowotnego, który już się zbliża ogromnymi krokami, będą pozywać nawet nie tylko studentów, ale i średnioszkolcy. To są uczniów szkoły średniej, żeby pomagali. No to szczerze mówiąc, proszę Państwa, ja widząc takie artykuły, gdzie przy 2-milionowym kraju, przy 200 osobach na intensywnej terapii następuje załamanie systemu zdrowotnego, to co będzie, jak przyjdzie jakieś wielkie trzęsienie ziemi? A takie przecież w Słowenii na pewno się zdarzą, bo zresztą sama Lublana leży na uskoku. Dalej, co w Chorwacji? No w Słowenii właściwie też, ale to już gdzieś tam na tych drugich stronach, jest Dodik. Dodik, zły dotyk, się kojarzy trochę i rzeczywiście no twarz ma taką bardzo niezbyt miłą, chociaż miłorad się mówi temu panu, tak ma na imię. Republika Serbska będzie miała znów swoje własne wojsko. I tutaj pytanie, które zadaje sobie wszystkie kraje na Bałkanach, czy ponownie dojdzie do rozpadu, czy dojdzie do jakiejś wojny i nazywa się to największym kryzysem politycznym od czasu pokoju w Dayton. Więc no zobaczymy, na razie nie wygląda to dobrze, natomiast Dodik spotkał się wczoraj ze słoweńskim premierem Janezem Janszą. Co on tam robił? To nie wiem, wczytam się zaraz, za mało jeszcze miałam czasu. Powiem na pewno o tym w czwartek i jeszcze co w Chorwacji. No w Chorwacji to taki ma inny trochę tytuł. No nieważne może, ale ważne, no ważne, to jest bardzo tak. Ważne. Jaki ma tytuł? Czy ciężko przetłumaczyć? Czy nie wypada o tej godzinie? Pani jest Severina, która znalazła sobie, to jest śpiewaczka, no wokalistka bardzo i skandalistka też, chorwacka diva i znalazła sobie mężczyznę i uwaga, znowu jest to Serb. A Serbowie i Chorwaci się nienawidzą, zwłaszcza dlatego, że Severina na początku swojej kariery, gdzie śpiewała katolickie piosenki, no to chwilę później wyszło jej taśma właśnie z Serbem. No i tutaj Serbowie się szczycą. Taśma, ale nie muzyczna, rozumiem. Nie muzyczna. Taka, której byśmy tak. nie oglądali. No dobrze, to dziękuję serdecznie. Liliana Wiadrowska, nieco speszona i zmieszana, ale o tej godzinie to nic dziwnego. Polka na Bałkanach zmieszana, nie wiem, czy to jest rym. Dziękuję za przegląd Dnevników. Dziękuję. Godzina 7:34, gnamy dalej. Kolejny dżingiel. Teraz czas na dżingiel, który nam rozdzieli jedną rozmowę od drugiej. Pierwsze strony gazet. Jest z nami już Iza Smolarek, Studio Londyn. Co na pierwszych stronach gazet?
Witam, witam Adrianie, witam cały świat. No u nas na pierwszych stronach gazet jest burza w szklance wody, a właściwie jak to nazywają Brytyjczycy, storm in the sluice cup, czyli w skorumpowanym kubeczku. To jest w sumie niewielka sprawa, ale bardzo mocno wstrząsnęła dzisiaj całym konserwatywnym skrzydłem. Były minister Paterson, to jest brytyjski polityk, członek partii konserwatywnej już od 1997 roku, poseł do Izby Gmin, osoba, która się zajmowała stosunkami z Irlandią Północną. Okazało się, że on już od kilku lat lobbował na rzecz dwóch sporych firm, lobbował w rządzie, za co otrzymywał ponad 100 tysięcy funtów rocznie. Bardzo mocno to wstrząsnęło opinią publiczną, oczywiście, ponieważ opinia publiczna bardzo lubi patrzeć na ręce polityków, a partia konserwatywna razem z Borisem Johnsonem u nas wciąż rządzi. Niezależny raport wykazał, że poseł rażąco złamał zasady. Werdykt w jego sprawie został podtrzymany przez ponadpartyjną komisję. On sam został zawieszony na 30 dni na miesiąc. Może to spowodować wybory uzupełniające. Boris Johnson, mówiąc kolokwialnie, jest wściekły. Dzisiaj oczekuje na wielkie grillowanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie wszystkiego. Sam Boris Johnson, właściwie jego kukła w miniony weekend została spalona na Trafalgar Square. Jak co roku w związku z Bonfire Night, ale też z corocznym Marszem Miliona Masek, odbył się wielki wiec. Marsz Miliona Masek polega na tym, że ludzie, najczęściej anarchiści, ale ludzie o, że tak powiem, niezależnych poglądach, wychodzą na ulicę i obśmiewają polityków. No w tym roku stało się jak zwykle Borisowi Johnsonowi, między innymi za szczyt COP26, który cały czas trwa aż do 12 listopada. Wielu ludziom z wielu różnych względów, o których już mówiliśmy na antenie Studia Londyn Radia Wnet, ten szczyt bardzo się nie podoba. No natomiast w tej chwili ludzie też są wściekli w związku z tym, że rząd coraz bardziej skłania się do tego, żeby zmuszać, czyli łagodnie nakłaniać ludzi do brania tak zwanego szczepienia uzupełniającego. Do tej pory to szczepienie otrzymało prawie 10 milionów ludzi. Mówimy cały czas o szczepieniu uzupełniającym, ponieważ dwoma pełnymi dawkami, i tutaj cytuję za BBC, zostało zaszczepione 85% społeczeństwa. Aczkolwiek w tej chwili okazuje się, że te paszporty covidowe, które nam szpitale wystawiają, okazują się, będą się okazywały prawdopodobnie już nieważne, czyli stracą swoją datę ważności. Nie będzie można swobodnie podróżować, nie będzie można uczestniczyć w życiu publicznym, w życiu kulturalnym bez tej trzeciej dawki. Społeczeństwo czuje się bardzo, bardzo mocno oszukane po prostu, oszukane. I faktycznie to, o czym wspomniała Liliana, u nas dostała dopuszczona do obrotu pierwsza dawka leku, zobaczymy ile tych dawek faktycznie trzeba będzie wziąć, leku przeciwko COVID-19. Czekamy, w połowie listopada ma pojawić się na rynku 480 tysięcy tych dawek. Dawki mają być przyjmowane 5 dni po pierwszych objawach, łagodnych objawach COVID-19, dwa razy dziennie. Zobaczymy, na czym to będzie polegało. No w każdym razie ludzie bardzo mocno w tej chwili patrzą na ręce polityków. No taka u nas pojęcza siatka właśnie dzisiaj w poniedziałek rano. Dziękuję serdecznie. Iza Smolarek, Studio Londyn, oczywiście będzie słyszana również w magazynie Ponad Oceanami o godzinie 15.30 w najbliższy czwartek, na który już teraz serdecznie zapraszam. I już teraz gnamy na Tajwan. Studio Taipei, Ryszard Zalski. Pierwsze strony gazet. I co na pierwszych stronach gazet w Tajwanie? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słychać mnie? Słychać idealnie wręcz bym powiedział. Chociaż dzieli nas spora odległość. Dzień dobry, z deszczowego Tajpej witam słuchaczy oraz redakcję. W ostatnich tygodniach Tajwan poluzował obostrzenia covidowe. W październiku zniesiono konieczność instalowania przegród w restauracjach, także ograniczenie ilości osób przybywających wspólnie na zewnątrz i zezwolono na jedzenie w środkach komunikacji.
Później władze zezwoliły na uprawianie ćwiczeń na zewnątrz bez konieczności maski na twarzy. Nadal przy wejściu do budynku trzeba zeskanować kod i informacja ta trafia do rządowej bazy danych. Do tego dochodzi pomiar temperatury. Nadal wszyscy chodzą w maskach. Pozytywny rozwój sytuacji wynika z bardzo sprawnego systemu radzenia sobie z wirusem. Jest od samego początku zagrożenia w 2019 roku. Poza krótkim wyjątkiem tego lata, w tym roku, kiedy ilość dziennych przypadków wzrosła do kilkuset, została jednak niedługo zbita do jednocyfrowych. Od początku pandemii także władze codziennie prowadziły konferencję prasową, podczas której dokładnie wyjaśniano podejmowane kroki i omawiano ich rezultaty. Podstawowym czynnikiem była szybka i zdecydowana reakcja władz 2 lata temu. Dostrzeżono zagrożenie, zanim jeszcze naprawdę zaistniało na szerszą skalę. Podjęto przeciwdziałania i wdrożono je w życie. Pomocny był jeden z najlepszych na świecie systemów opieki zdrowotnej. Tani, wydajny i bardzo nowoczesny. W międzynarodowych zestawieniach stale w pierwszej trójce. Sukces wynika m.in. z dojrzałości społeczeństwa. Nie ma tu tak charakterystycznych dla krajów Zachodu ruchów antyszczepionkowców. Wbrew obiegowym opiniom w zachodnich mediach, sukces ten nie ma nic wspólnego z konfucjanizmem, bo w takim razie powinny sobie równie dobrze poradzić i inne kraje w regionie. Ze swojej strony mogę dodać, iż byłem zszokowany, jak na początku rozprzestrzeniania się wirusa z Chin problem ten był na Zachodzie lekceważony. Tu w Azji, kiedy wirus z Wuhan był już potężnym zagrożeniem, w tym samym czasie widziałem w zachodnich wiadomościach, jak rządy kompletnie go ignorowały. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Dziękujemy serdecznie za tę korespondencję. Ryszard Zalski, Tajwan, Studio Taipei. A słyszymy się jeszcze o 9:10. Dziękuję. Do usłyszenia. Jest 7:41. To było...